była taka podwójna motywacja, no bo to był sąsiad. To był sąsiad, no, z którym spotykałeś się praktycznie, może nie codziennie, ale miałeś styczność poza meczami ligowymi ze znajomymi, znajomymi znajomych naszych. Była rozmowa o tym, kto jest lepszy. To takie było mobilizujące. Spotykając się z zawodnikami na reprezentacji również? Na reprezentacji. Zawsze to jakieś było po tych meczach, jeszcze było to specyficzne. No. Jeszcze przede wszystkim dla mnie, no, grał facet tam, który miał to samo nazwisko. No. Waszycha, to jeden czy to drugi, bardzo dobrzy zawodnicy. No, dobrze, że dwóch nie było w ruchu tych samych, bo by był problem. Byłby problem, dobrze, że tylko jeden. Ci wszyscy, którzy odpowiadali za zespół, za klub, za drużynę, robiły to z dobrym skutkiem. Czy to Górnik, czy to Ruch, mają w dorobku. Jakby nie było, to 14, po 14 mistrzostw Polski i to właśnie wyzwala tą presję i, tak. ten mecze specyficzne. Ale Górnik zdobył je pierwszy, tak? Chciałem to dodać. No, 14 gwiazdy. 14 gwiazdy. 14, tak. Oni przyszli później troszeczkę, no, ale no tak, my byliśmy pierwsi, no, co dużo mówić. Po tych zdjęciach widać, no, zaangażowanie. Na przykład Józek walczy, no ty znowu stoisz, no i tak patrzysz sobie, no mówisz, no i co my teraz robimy? No, taki taktykiem byłeś. Nie, no ja te piłki potem musiałem przetransportować dalej, nie? No. Żebyście potem znowu mieli co z nimi zrobić. No i... Tu to chyba w tym momencie to mi złamał nos wtedy akurat na tym zdjęciu chyba. Bo tak widzę, że mam już takie tampony w nosie. No nie, nie było. W tych meczach nie było zmiłuj się. Nie było zmiłuj się. Jak trzeba było tampon wsadzić do nosa, to się sadzało i do nosa. Tak. Na co zwracali trenerzy uwagę? Walka o piłkę i jeśli już atak, to na piłkę. Nigdy naszym celem, a moim szczególnie, tak, nie była noga przeciwnika, a że się gdzieś tam czasami zaplątała, no to już on brał nie ryzyko. Wina, nie moja wina. Brał ryzyko na siebie. Ja pamiętam dwa mecze. Pamiętam ten na Ruchu, gdzie oprócz złamanego nosa mieszyliśmy karnego. I drugi mecz tu był w Zabrzu, gdzie do przerwy było 0-0, to ty pamiętasz, że później spadł śnieg w przerwie. Tak. I tak my się martwiliśmy, że ten mecz zostanie przerwany, bo nie mamy czerwonej piłki. Tak. Wyszliśmy na drugą połowę, a tam były linie pomalowane troszeczkę już na czerwono i wygraliśmy ten mecz 3-0. Wygraliśmy 3-0, gdzie bramki padły chyba w ciągu 5 minut. Tak, drugiej połowy. Ruch w którym roku zdobył Mistrzostwo Polski? 80? Ja nie pamiętam. Czekaj, ja też nie pamiętam, ale to był któryś 80, któryś ale rok. Bez, ale nie, ważne. Ale dlaczego? Wiesz dlaczego? Że przypuszczam, że pamiętasz ten rok, gdzie my graliśmy ze Stalą Mielec i wygraliśmy u nich 3-1? Tak. To dzięki temu Ruch się utrzymał w Ekstraklasie, a w następnym roku zdobył Mistrzostwo Polski. No patrz. No popatrz, i chcąc, nie chcąc, przyczyniliśmy się... Do ich sukcesu. Do jakiegoś ich sukcesu, nie? No. Plan Górnika na Ruch. Ja myślę, że naszym planem jest umiejętnie się obronić i skutecznie zaatakować. Ale ja z drugiej strony, ja bym zaatakował tak, żeby się nie trzeba bronić za dużo. Ja bym też tak zaatakował. Czym dalej piłkę będziemy mieli od swojej bramki, będzie trudniej strzelić bramkę. Zdecydowanie. To będzie tak, nasza taktyka. No niezła nawet. No niezła.